Kwiecień to początek sezonu działkowego. Sprawdziliśmy, jak idą przygotowania na chorzowskich ogródkach. W tej chwili to jeszcze jest taka sytuacja, że trzeba uporządkować to, co jeszcze po zimie zostało. Już trzeba ruszyć, żeby te cebulki, czy to, co jest w ziemi, żeby wystartowało. W zasadzie to już dosyć wcześnie wystartowało, bo ten ciepły deszcz przyszedł, ciepłe dni były. No i także już, jak widać, tulipany są, krokusy po krokusach już jest dosyć dawno, no ale w tej chwili już tulipany zaczynają kwitnąć. No trzeba po prostu to ruszyć, żeby ta ziemia była zmiękczona i żeby to wszystko po prostu zaczęło kwitnąć, zaczęło rosnąć. Pracy dużo, ale zadowolenia też. Wiadomo, wiosną zawsze jest najwięcej pracy po zimie, no ale już efekty chyba widać. Także teraz tylko czekamy na słoneczko, żeby wszystko rozkwitło. Trzeba wygrabiać starą trawę, trzeba nawieść nawozem, no i kwiatki troszeczkę posadzić, jak już będą przekopane troszeczkę te ganki. Trawnik już mamy skoszony. Wiadomo, trzeba było po zimie te wszystkie jakieś tam suche badyle pousuwać. Chwasty jako pierwsze się pojawiły, więc trzeba z nimi już od początku walczyć. No a teraz w tej chwili to tak o... W zasadzie takie absorbujące prace to już są za nami. No teraz to już tylko tak o... Przyjdź sobie pochuśtać się na huśtawce, kawkę wypić, z sąsiadem fajnym pogadać. No i tyle. Okopywanie przede wszystkim... Koszenie trawy, bo już bardzo, bardzo wyrosła, trzeba skosić trawę, no a nie ma jak widać na działce, nie ma za dużo roboty poza skoszeniem, po obcinaniu drzew, no a przede wszystkim mam tylko te 4 rabaty i na tych rabatach to jest taka sytuacja, że trzeba po prostu wziąć kopaczkę i okopać. To jest w sumie nasza pasja, lubimy tu przebywać, spędzamy każdy wolny dzień, każdą chwilę, także bez ogródka to sobie już nie wyobrażam życia.